Terminal LNG w Świnoujściu pozwolił nam na odbieranie gazu ziemnego drogą morską praktycznie z każdego kierunku na świecie. Inwestycja ta przyczyniła się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa Polski i regionu, a w połączeniu z rodzimym wydobyciem gazu i projektem Baltic Pipe może sprawić, że Polska stanie się niemal całkowicie niezależna energetycznie od Rosji. Obecnie trwa rozbudowa gazoportu, która zwiększy moc terminalu do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Jakie znaczenie ma dla polskiej energetyki terminal LNG w Świnoujściu? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dziękuję bardzo za ponad 240 tysięcy wyświetleń pierwszego odcinka serii o bezpieczeństwie energetycznym Polski, w którym analizowaliśmy projekt Baltic Pipe. Możecie go znaleźć tutaj. Dzisiaj opowiem Wam o gazoporcie w Świnoujściu, a w przyszłym tygodniu przyjrzymy się naszym własnym zasobom gazu i ropy naftowej. Wystarczy subskrybować kanał, aby nie przegapić kontynuacji tej serii. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Historia budowy terminalu. Decyzja o budowie terminalu LNG w Świnoujściu, jak możemy wyczytać na stronie Gaz Systemu, zapadła w 2006 roku. W 2010 roku polskie LNG SA, spółka zależna od Gaz Systemu, powołana do budowy i eksploatacji terminalu w Świnoujściu, zakończyła proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Zadaniem konsorcjum firm było wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu LNG z początkowym terminem 30 czerwca 2014. Jednakże we wrześniu 2013 roku przesunięto datę na 30 grudnia 2014 roku. Pierwsze problemy pojawiły się w 2010 roku. Wtedy to Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu 80 milionów euro dotacji na budowę terminalu, za czym oponowali Niemcy. Oficjalnie chodziło o obawy mieszkańców wyspy Uznam, leżącej na polsko-niemieckiej granicy. Pisano wtedy, że Polska przepchnie ten projekt bez odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko. Kartę oddziaływania na środowisko poznali już dzięki sytuacji z Turowem, gdzie również w zręczny sposób została ona wyciągnięta i o dziwo po tylu latach nadal zaskoczyła rządzących. Szczegóły naszej spektakularnej porażki w tym zakresie znajdziecie tutaj, a pełen obraz sytuacji w Turowie, jeżeli jeszcze nie wiecie, co się wydarzyło, zrozumiecie po obejrzeniu tego odcinka. Sama Joanna Arbeit z frakcji Kaiser Banden Bundis, zasiadającej wtedy w Radzie Gminy Heringdorf na wspomnianej wyspie, mówiła, że zrobi wszystko, by port kontenerowy nie powstał, ponieważ jest on zły dla turystyki. Jednakże Komisja Europejska nie zmieniła zdania i w sierpniu poinformowała, że pieniądze do Polski jednak popłyną. Do tego polscy negocjatorzy dogadali się z Niemcami i Berlin uznał, że polski terminal nie zaszkodzi jednak środowisku. Trzeba przyznać, że samo środowisko to w polityce niezwykle plastyczny twór, który zmienia się niczym pogoda w zależności od ustaleń stron. Pieniądze miały być przyznane w ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską w styczniu 2009 roku planu ożywienia gospodarczego. Budżet miał wynosić 5 miliardów euro, które przeznaczono na kluczowe projekty inwestycyjne. Aż 4 miliardy z tej kwoty miały pójść właśnie na projekty energetyczne, w tym polski terminal w Świnoujściu. To nie jedyne pieniądze, jakie przeznaczono na budowę strategicznego projektu. Koszt gazoportu miał wynieść 2,5 miliarda złotych, a finansowanie przewidziano z czterech źródeł. Wkład własny to jest kapitał spółki, czyli 670 milionów złotych, a docelowo miliard. Dotacja z Unii Europejskiej, EPENG, 55 milionów euro. Dotacja z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co najmniej 456 milionów złotych, a Unia Europejska zezwoliła do 925,5 miliona. Kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 300 milionów złotych. Chociaż całkowity koszt budowy miał wynieść 2,5 miliarda złotych, to ostateczna wartość inwestycji sięgnęła 3 milardów 638 milionów złotych, czyli o niemal połowę więcej. Patrząc na dzisiejszy wskaźnik inflacji, można by pokusić się o stwierdzenie, że to pewnie inflacja po raz kolejny zaskoczyła ekspertów. Ale nie. Wtedy jeszcze nie było inflacji na tym poziomie, a koszty materiałów nie rosły z dnia na dzień. Z czego zatem może wynikać przekroczenie założeń kosztowych w projekcie państwowym o niemal 50%? Jako że to również Wasze pieniądze, dajcie znać, jak sądzicie w komentarzu. 2015 rok zapisał się w historii Świnoujścia szczególnie. Oddano terminal do użytku, a 11 grudnia dotarł pierwszy statek Al Nuaman, który wypłynął z katarskiego portu. Wielkość dostawy skroplonego gazu ziemnego wyniosła 210 tysięcy metrów sześciennych. Znaczenie terminalu na arenie międzynarodowej. Po
Powstanie terminalu pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Niewątpliwie projekt przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a jego budowa została uznana przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla Polski. Budowa terminalu trwała w latach 2006-2015 i jest pierwszą tego typu inwestycją w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego. Wybudowano tam dwa zbiorniki o pojemności 160 tysięcy metrów sześciennych każdy, co obecnie pozwala na odbiór do 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego z opcją zwiększenia zdolności odbiorczej do 7,5 miliarda metrów sześciennych. Obecnie spółka realizuje program rozbudowy terminalu LNG, który składa się z czterech elementów. Dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych, które pozwolą zwiększyć zdolność odbiorczą terminalu do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Trzeciego zbiornika LNG. Instalacji przeładunkowej LNG na kolej, co ma umożliwić dotarcie do nowych potencjalnych klientów. Dodatkowego nabrzeża statkowego, co umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG. Na ten cel spółka Polskie LNG otrzymała 553 miliony złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, a co za tym idzie, dywersyfikacja źródeł dostaw gazu. Warto wspomnieć, że terminal w Świnoujściu ma najwyższy spośród 22 lądowych terminali regazyfikacyjnych w Europie poziom wykorzystania, który sięga około 60% mocy. W przypadku większości europejskich gazoportów średnia to około 30%. Ale jakie znaczenie ma nasz terminal na arenie międzynarodowej? To właśnie dzięki niemu i jego rozbudowie w połączeniu z budową gazociągu Baltic Pipe wiadomo, że Polska w 2022 roku nie przedłuży kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Rosji. Chyba, że z jakiegoś powodu termin oddania Baltic Pipe do użytku się przedłuży, ponieważ koniec kontraktu jamalskiego i data pełnej gotowości Baltic Pipe to bardzo bliskie sobie terminy. Powiedziałbym wręcz, że niebezpiecznie bliskie. To oznacza, że Federacja Rosyjska stanie się zapasowym, a nie głównym dostawcą tego surowca. Mówiąc wprost, powstanie terminalu przyczynia się do uniezależnienia naszego kraju względem Rosji oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. W końcu łącząc te dwa projekty, sami będziemy w stanie sprzedawać gaz, chociażby do krajów nadbałtyckich, czy też Czech lub Słowacji. Taka dywersyfikacja sprawia, że Rosja może stracić swój monopol na niebieskie paliwo w Europie, a przynajmniej naszej części. Nie możemy jednak zapomnieć o równolegle prowadzonym projekcie Nord Stream 2, który powstaje dzięki współpracy Berlina z Moskwą. Projekt ten jest znacznie większy. Przepustowość Nord Stream 2 ma być ponad 10-krotnie wyższa od tej, którą osiągnie Baltic Pipe. Wspominam o tym zresztą w pierwszym odcinku serii o bezpieczeństwie energetycznym Polski, który był na temat Baltic Pipe. W praktyce powstaną dwa nowe projekty gazowe prowadzone Bałtykiem. Baltic Pipe oraz Nord Stream 2. Ten drugi skończy się najpewniej ograniczeniem znaczenia Polski jako pośrednika w kontekście gazu przepływającego Jamałem. Jak dywersyfikacja dostaw wpływa na ceny gazu? Wszystko to umożliwia nam posiadanie mocnych kart przetargowych w negocjacjach z Gazpromem i innymi dostawcami gazu do Polski. Zresztą możemy brać przykład z naszych sąsiadów Litwinów. Litewscy negocjatorzy wykorzystali swój gazoport bardzo skutecznie, bo otrzymali aż 15% obniżki cen gazu. Wolność wyboru, którą daje nam terminal i jego rozbudowa oraz projekt Baltic Pipe sprawiają, że możemy po prostu zaczynać rozmowy z innej pozycji. Jak działa gazoport w Świnoujściu? 18 stycznia miała miejsce 150. dostawa gazu LNG do gazoportu w Świnoujściu. Był to ładunek ze Stanów Zjednoczonych, który dostarczył około 70 tysięcy ton gazu. Wielkość ładunku odpowiada około 95 milionom metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji. No właśnie, skąd płynie gaz do Świnoujścia? W zdecydowanej większości jest to Katar. Z kraju miliarderów dopłynęło do nas aż 95 dostaw. Kolejnym państwem są Stany Zjednoczone, skąd przypłynęło 40 dostaw. 13 dostaw przybyło z Norwegii, która zresztą jest naszym partnerem, podobnie jak Dania przy projekcie Baltic Pipe. Do naszego gazoportu dopłynęły również dwie bardziej egzotyczne dostawy, po jednej z Nigerii oraz Trinidadu i Tobago. Łącznie 150 dostaw pomiędzy rokiem 2015 a początkiem 2022. Odebraliśmy ponad 200 tysięcy metrów sześciennych LNG. Istotne jest jednak, jak to powinno się przeliczać. Skroplony gaz ziemny jest 600 razy mniejszy niż surowiec w naturalnym stanie skupienia.
Zatem po regazyfikacji, czyli procesie polegającym na zmianie stanu skupienia ze skroplonego na lotny, z jednej dostawy mamy około 120 milionów metrów sześciennych gazu, poinformowała o ostatniej dostawie firma Gas System, operator terminala. Łącznie drogą morską dotarło do nas już 27,7 milionów metrów sześciennych LNG w stanie skroplonym. Wolumen po regazyfikacji wyniósł ponad 16 miliardów metrów sześciennych. Widzicie różnicę. Pytanie, co z gazem dzieje się później? Część surowca transportowana jest po kraju cysternami, które przewożą gaz w formie skroplonej. Do tej pory wyjechało ich ze Świnoujścia ponad 15 tysięcy, z czego w samym zeszłym roku było to 5,7 tysięcy takich wyjazdów. Gaz transportowany cysternami wypełnia luki na gazowej mapie Polski i dociera tam, gdzie nie ma sieci gazowej. Zresztą wszystko to jest częścią większego planu. PGNiG zapowiedziało, że w kolejnych latach import wzrośnie. W połączeniu z Baltic Pipe ma to być alternatywa dla gazu sprowadzanego z Rosji. Jak już wiecie z poprzednich odcinków, Rosja ma tak naprawdę monopol na gaz w Europie. My z kolei w przypadku gazoportu w przyszłości bardziej będziemy stawiać na współpracę z Amerykanami. To też pozwala na dyktowanie warunków cenowych, które Polska przez wiele lat miała niezbyt korzystne. W 2020 roku zapadł wyrok Trybunału Arbitrażowego, z którego mocą Gazprom zwrócił nam 1,5 miliarda dolarów za przepłacony gaz. I tak zwykle właśnie działa Gazprom. Doskonale znając alternatywy lub ich brak na gaz w danym kraju, umiejętnie wykorzystują sytuację geopolityczną, dyktując zawyżone stawki gazu. W kolejnych latach rozpoczną się nowe, większe dostawy LNG z USA. W kontraktach z firmami amerykańskimi i katarskimi jest zapewniony roczny wolumen dostaw LNG na poziomie przekraczającym 12 miliardów metrów sześciennych paliwa po regazyfikacji. Powstanie także nowy kierunek norweski, związany z uruchomieniem Baltic Pipe, którego przepustowość to 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, a PGNiG ma zabezpieczoną z tego zdecydowaną większość. Zatem tradycyjnie niech przemówią liczby. W 2016, gdy rozpoczęto komercyjne działanie terminalu, prawie 90% gazu importowanego do Polski pochodziło z importu z Federacji Rosyjskiej. Wtedy to import poprzez nowy terminal stanowił niecałe 10% całego importu. W 2021 roku było to już 25%, a import gazu z Rosji spadł do około 60%. Dokładniej wzrósł z 55% do 60% w ostatnich dwóch latach z powodu nagłego zwiększenia zapotrzebowania na gaz. Amerykański gaz w Polsce. Dlaczego? Aby zrozumieć, skąd wzięła się amerykańska ochota na europejski rynek, musimy cofnąć się o dwa lata i spojrzeć na sprawę trochę szerzej. Dotychczas, do wybuchu pandemii, największym importerem LNG na świecie była Japonia. Jednak w pierwszej połowie 2021 roku Chiny prześcignęły kraj kwitnącej wiśni, zwiększając swój import w pierwszej połowie roku o 26,5% względem poprzedniego. Japonia przyjęła w 2021 28,89 milionów ton LNG, a Chiny 39,78 milionów. Skąd tak nagły wzrost zapotrzebowania? Odbijające się po pandemii azjatyckie gospodarki od 2020 roku zwiększyły zapotrzebowanie na ten surowiec. Same natomiast go nie produkują. Między 2020 a 2022 rokiem Azja odpowiadała za 95% globalnego wzrostu zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny. Warto przypomnieć też stan z 2020 roku. Wybuch pandemii spowodował głęboki spadek cen surowców energetycznych na całym świecie. Ropa czy gaz taniały do nienotowanych dawno poziomów. Świat stanął w obliczu globalnej recesji, a więc i spadku popytu na energię. Ze skroplonym gazem było podobnie. Wiosną i latem 2020 roku płacono 2 dolary za milion metrycznych brytyjskich jednostek cieplnych, czyli MMBTU. To jednostka miary stosowana w obrocie gazem LNG. Cena ta spadła z 4,9 dolarów, które płacono za tą jednostkę w 2019 roku. Porównując to do ostatniego tygodnia grudnia 2021 roku, gdzie cena z lutową dostawą do Azji Północno-Wschodniej wyniosła 33,8 dolara za tą samą jednostkę, to mamy tu kompletną przepaść cenową. Jednakże po tak dużym zachłyśnięciu się dostawami, chiński apetyt słabnie. Do tego stopnia, że azjatyckie gospodarki są wręcz gotowe do odsprzedaży
zgromadzonych zapasów. Japonia na przykład zgromadziła zapasy o 42% wyższe niż zwykle. Jak już wcześniej wspominałem, Putin wie, że gra jest warta świeczki. Dlatego od wielu tygodni ogranicza dostawy, tłumacząc się stanem przejściowym, zapełnieniem magazynów, by na końcu mówić, że tak naprawdę dostarczają oni tyle gazu, ile potrzebują kontrahenci. Wszystko by wywrzeć presję na Unii Europejskiej w sprawie certyfikacji Nord Stream 2, o którym w szczegółach opowiadałem już w tym filmie. Fakt jest natomiast taki, że według danych Refinitiv do sierpnia dostawy gazu do Europy spadły o 18% względem tego samego okresu w 2020 roku, a potrzeby Europy nadal są duże. I tu pojawia się USA na białym koniu, bo w Europie jest miejsce na jeszcze jeden uśmiech poza tym putinowskim. W ostatnim tygodniu 2021 roku z amerykańskich portów ruszyło do Europy ponad 20 ładunków z LNG, które wcześniej płynęły zwyczajowo do Azji. 30 grudnia także do Polski dopłynęła dostawa z LNG z USA. Skąd taka zmiana? Prawdopodobnie to właśnie Stany Zjednoczone okażą się największym zwycięzcą w tym całym zamieszaniu. Mają się bowiem stać największym na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego w 2022 roku. Według amerykańskiej agencji informacji energetycznej eksport amerykańskiego LNG osiągnie w 2022 roku 1,5 miliarda stóp sześciennych dziennie. To około 22% przewidywanego światowego zapotrzebowania na LNG. Jeśli faktycznie uda się uzyskać taki efekt, to USA w tej kategorii wyprzedzą Katar i Australię. Taki stan miałby trwać do 2025 roku, gdy Katar rozszerzy swoją produkcję gazu. Hegemonię Stany Zjednoczone budowały od 2015 roku, odpowiadając rosnącym eksportem na rosnące zapotrzebowanie na LNG na świecie. Jednak dziś to wysokie ceny w Europie wspierają wzrost potęgi gospodarczej USA. Takiej marży nie było nigdy. Stany zarabiają właśnie na eksporcie do Europy, gdzie ceny gazu pozostają aż 11 razy wyższe niż w kraju. I to się dopiero nazywa zręczne łączenie pomocy w potrzebie z własnym biznesem. Kolejny odcinek serii o bezpieczeństwie energetycznym Polski będzie na temat naszych własnych zasobów gazu i ropy naftowej. Ile ich mamy? Jak i skąd je wydobywamy? Ile z rocznego zapotrzebowania potrafią zaspokoić? Tego dowiecie się za tydzień w następnej części, której nie przegapicie dzięki subskrypcji kanału tutaj. Świadomych bizonów proszę tradycyjnie o komentarz hashtag bizon, jeżeli podobał Wam się odcinek. Tymczasem do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!